Cześć, Turnest! Prawie 2 lata temu zacząłem nagrywać na YouTube. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że wbiję ponad 300 tysięcy subów, to pewnie bym powiedział coś w stylu... No chyba ci pojem, ale serio, nigdy bym się nie spodziewał tego, że aż tak dużo osób dołączy do grona moich widzów. Chciałbym wam wszystkim bardzo podziękować za to, że to co robię na tym YouTubie ma sens. Nie ma lepszej motywacji do robienia filmików na YouTube niż przewspaniali widzowie. Dziś są moje urodziny i z tej okazji powstał ten oto filmik. Które urodziny spytacie? Nie pamiętam. Ale chętnie, w skrócie, opowiem wam jak to z tym YouTubem było, jest i będzie. Pokażę wam moje stanowisko oraz odpowiem na kilka waszych pytań. Na YouTube zacząłem nagrywać z prostego powodu. Na początku 2018 roku grałem wiele godzin w Fortnite. Nic nie nagrywałem, po prostu dobrze się bawiłem ze znajomymi. Temat tej gry mnie interesował, więc naturalnie oglądałem różne filmiki o Fortnite na YouTube. Pamiętam, że w pewnym momencie nasunęła mi się taka oto myśl. Przecież ja też mogę to robić. W połowie lutego 2018 roku miałem już gotowy baner na mój kanał, ale dopiero 22 marca wstawiłem mój pierwszy filmik. Miałem na tyle szczęścia, że mój tata posiadał cały zestaw do nagrywania, dobry mikrofon, nagrywarkę i sam nagrywał audycję. Gdyby nie jego pomoc, to możliwe, że nigdy bym się za to nie zabrał. Pamiętam, że na początku skłamałem, że to było coś do szkoły. Cześć, tu Ernest. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu macie dobry dzień. No, słychać, że miałem grube lody do przełamania. To nie był mój pierwszy raz przed mikrofonem, ale pierwszy raz, gdy coś nagrałem na YouTube. Mała ciekawostka. Gdy zaczynałem nagrywać, nagrywałem przy stole pod kołdrą, aby mikrofon nie wyłapywał pogłosu, który powstaje w pokoju. Od samego początku i do dzisiaj, mój głos obrabiam w Adobe Audition. Jeśli chodzi o montowanie filmików, to na początku używałem Sony Vegasa. Znałem ten program. Raz coś musiałem przygotować do szkoły, czasami tworzyłem jakieś przeróbki albo krótkie montaże z CSGO, ale nic wielkiego. W maju 2018 roku przeskoczyłem na Adobe Premiere. Do dzisiaj używam tego programu i uważam, że do tego typu filmików, co ja robię, jest idealny. Prawie, bo często wywala. Wielu z was dopytuje się też o to, w czym robię moje miniaturki. To was pewnie nie zaskoczy, ale robię je w Adobe Photoshop. Rendery tego typu za to zacząłem robić w programie SFM, ale od jakiegoś czasu korzystam z Blendera. Przed startem tego kanału miałem już doświadczenie w tego typu programach. Wykorzystałem to, co kurzyło się w mojej głowie. I szczerze mówiąc, to do dzisiaj codziennie uczę się nowych rzeczy. Jeśli robicie cokolwiek na YouTube, to warto chociaż raz na jakiś czas rzucić okiem na twórczość innych osób. Można poznać nowy styl montażu, czy przydatną technikę na robienie miniaturek. YouTube to przygoda i trzeba być otwartym na nowe możliwości i sposoby tworzenia kanału. Ja na przykład już od jakiegoś czasu nie tworzę filmików tylko o wiadomościach ze świata Fortnite. Raz na jakiś czas lubię nagrać coś dla zabawy. Myślę, że różnorodność filmików jest na plus, ale dobrze jest trzymać się podstawy kanału. Jeśli zacząłbym na przykład nagrywać vlogi, tak regularnie, to pewnie na nowym kanale. Nie planuję nagrywać innej gry. Zbudowałem ten kanał na Fortnite i nie czuję się, jakbym mógł poświęcić się innemu tytułowi tak samo jak Fortnite. Fortnite to ja. Następne pytanie to, ile czasu zajmuje ci zmontowanie filmu? To już zależy od typu filmiku. Filmik taki jak ten zazwyczaj powstaje w 2 lub 4 godziny. Najpierw muszę przygotować tekst filmiku, następnie muszę nagrać to, co trzeba w grze, na przykład po prostu mecz albo zmiany po aktualizacji. Jeśli trzeba, poprawiam tekst, nagrywam głos i po około 40 minutach mogę przejść do montowania. Typowy krótki filmik jestem w stanie zmontować w godzinę, ale w przypadku tego oto filmiku powstały aż 3 różne wersje. Po wyrenderowaniu wróciłem do montażu. Dodałem informację o zmianie ceny skina. Wyrenderowałem. A później znowu wróciłem do montażu i dodałem wiadomość o wycieku na temat nowego pistoletu. Wyrenderowałem filmik i postanowiłem dodać jeszcze jedną informację o update'cie, który naprawi słabe punkty. Na pogromców, mitów i inne filmiki, które wymagają dużo montażu, zazwyczaj daję sobie całą noc. Na koniec miniaturka. Powstaje ona w maksymalnie 0,5 godziny. Wyjątkiem są miniaturki, do których robię jakiś render. To dodatkowa godzina. Myślę, że warto też odpowiedzieć na pytanie, jak się wybiłeś? Mi się wydaje, że zacząłem nagrywać w dobrym momencie. Z tego co pamiętam, to nie było zbyt wielu kanałów stricte o tematyce Fortnite na polskim YouTubie. Tym bardziej kanałów newsowych. Starałem się jak mogłem i jakoś wyszło. Ważne jest to, aby nie polegać tylko i wyłącznie na motywacji, którą przynoszą duże wyświetlenia i widzowie. Na początku może być ciężko. Słuchajcie, dołki bywają nawet jak już kanał się dobrze rozwinie. Algorytm YouTube'a potrafi być bardzo surowy, ale potrafi też coś wystrzelić w kosmos. Mi się bardzo przyfarciło.
zrobiłem mały konkurs z okazji wbicia 100 subów pod pewnym filmikiem. I akurat ten filmik zdobył moje pierwsze 100 tysięcy wyświetleń, gdy reszta wtedy robiła maksymalnie po kilkaset. Konkurs jak konkurs, zatrzymał wiele osób na dłużej. Dzięki temu miałem bardzo dobry start i dalej czasami muszę się upewnić, czy to nie sen. Ponad 300 tysięcy osób postanowiło dołożyć coś od siebie do mojego marzenia. Moje marzenie to udany kanał. Przechodząc do pytań tak już bardziej o mnie, to masz na imię Ernest, czy to tylko nazwa kanału? Tak, mam na imię Ernest. Czy pokażesz jeszcze raz twarz? Tak, może nawet już w marcu. Dla tych, co nie wiedzą, to pokazałem już kiedyś twarz. Można było ją zobaczyć na live z okazji wbicia 100 tysięcy subów na moim kanale. Albo na kilku innych live'ach. Raz nawet przygotowałem się na powrót Gulddropera w 2018 roku. Nie wrócił, by the way. Na to musiałem poczekać kolejny rok. Czyli tak, pokażę. Pewnie zacznę od live'ów, tak samo jak półtora roku temu. A filmiki z kamerką, no, może kiedyś. Gdzie mieszkasz? Mieszkam pod Warszawą. Czy dużo osób pyta cię o zdjęcie lub autograf? Nikt mnie jeszcze o to nie spytał. Ale możliwe, że ktoś mi kiedyś rozpoznał. Ale to tylko moje przypuszczenie na podstawie spojrzenia. Nasłuchałem się historii, że ktoś kogoś kiedyś rozpoznał, bo głośno mówił. I serio, kiedy przechodzi grupa młodszych osób, staram się mówić ciszej. I jeśli ktoś mnie rozpozna, to nie ma problemu. Ale czuję się, jakby ta trauma, o której mówił na przykład Evron, przeniosła się częściowo na mnie. Czy znasz się z jakimś youtuberem na żywo? Nie. Nie miałem takiej okazji, żeby się spotkać z innym youtuberem, z którym nagrywam, albo chociaż piszę na czacie. A na eventach typu BGA jeszcze nie byłem. Czy masz rodzeństwo? Tak, dwóch braci i dwie siostry. Ja jestem tym najmłodszym. Ale nie narzekam. Do świata gier komputerowych wprowadził mnie mój brat. Ale nie pamiętam, ile miałem lat, kiedy zacząłem grać. I też nie pamiętam, w co grałem po raz pierwszy. Ale dobrze wspominam GTA San Andreas i CS 1.6. Czy lubisz szkołę? Czas spędzony ze znajomymi wspominam dobrze, ale nie przepadam za spędzaniem połowy dnia w drewnianych ławkach. Nauka już zależała od przedmiotu. Niektóre tematy wchłaniam bez problemu, a niektóre nie. Od kiedy masz Luni? Luni mam od początku marca 2019 roku. Luni ma jeszcze kumpla, Larisa, który jest z nami już od kilkunastu lat. Czy pokażesz swoje stanowisko? No jasne. YouTube w pewnym momencie staje się pracą. Codziennie wymaga kilku godzin skupienia myśli tylko i wyłącznie na kanale oraz jego przyszłości. Postanowiłem zainwestować w najważniejsze dla mnie miejsce, gdzie codziennie spędzam kilka godzin. Pomysł na takie stanowisko wziął się od streamera Dr. Lupo. Gdy włączę kamerkę, w tle będzie widać moje oba komputery. Jeden jest do gierzowania i tworzenia filmików, a drugi do streamowania. Oba komputery są zapakowane do obudowy Corsair Obsidian 500D. Dokładne specyfikacje obu komputerów macie w opisie. Ale w skrócie, gram i tworzę filmiki na Intelu i9. W połączeniu z kartą graficzną RTX 2080 Ti i 32 GB RAM-u. Na drugim komputerze opiera się prezent od YouTube, który dostałem w ramach gratulacji za wbicie 100 tysięcy subów. Przyjechał do mnie, kiedy miałem już chyba 200 tysięcy. Pomiędzy dwoma biurkami jest potężny hotel Titan. Mam ponad 190 cm wzrostu, więc jest w sam raz dla mnie. Wszystko stoi na dwóch biurkach. Jedno to pierwszy lepszy z Ikei, a drugie to Arozy Gaming Desk. A to jest mój mikrofon, Shure SM7B, który służy mi od grudnia 2018 roku. Podłączyłem go do urządzenia o nazwie DBX286. To urządzonko na żywo usuwa jakiekolwiek szumy z mojego mikrofonu, a jeśli jest taka potrzeba, podbijam trochę basy i soprany mojego głosu, zazwyczaj na live'y. Dźwięk z tego urządzenia leci prosto do GoXLR-a. To jest fantastyczny interfejs audio. Jeśli jesteś streamerem i jesteś w stanie wydać nieco na swoje stanowisko, to koniecznie zapoznaj się z tym cudem. To za to jest moje trzymonitorowe stanowisko. Mój główny monitor jest od Alienware i ma 240 Hz. Monitor po lewej ma 144 Hz. Kiedyś go używałem jako głównego monitora. Teraz jest on podłączony do drugiego komputera. Na nim mam zawsze OBS-a, chat, donate'y itd. Po prawej za to jest ultra szeroki, 60-hercowy monitor LG. Zawsze mogę mieć na nim otwarte przydatne foldery, czy dużo kart przeglądarki. Myszka to Final Mouse Ultra Light 2, dla mnie idealna. Słuchawęcy to DT990 Pro. Klawiaturę to SteelSeries Apex 7 z brązowymi switchami. A tutaj stoi Stream Deck od Elgato. Na moim deku ustawiłem sobie przyciski do startu i stopu streama, animacji itd. Podkładka to HyperX Fury S Pro Speed Edition. Wszystko musiałem podłączyć, używając przedłużaczy USB, bardzo długich kabli HDMI i DisplayPort. I co jeszcze? Całe moje stanowisko oświetla kombinacja światełek od Philipsa i NanoLeaf. Te oto trójkąty to NanoLeafy. Te lampy są od Philipsa. Tak samo ten pasek LEDowy, który wcisnąłem za biurko. Tutaj za to stoją moje Funko Popy, które czekają na półkę. Oczyszczacz powietrza,
router internetowy, ale z tego internetu już nie będę korzystał, bo już mam światłowód. Batman! Poza tym to tutaj mam kosz na śmieci. Polecam. A naprzeciwko pod biurkiem mam poduchę na nogi. Polecam. No i oczywiście Luni. No i tutaj warto też odpowiedzieć na pytanie, ile wydałeś na stanowisko? Na stanowisko wydałem około 30 tysięcy złotych, ale nie w jeden dzień. To stanowisko powstawało przez prawie rok, krok po kroku. I to tyle. Jeśli macie jeszcze do mnie jakieś pytania, to koniecznie zostawcie je w komentarzach pod tym filmikiem. Kiedyś powstanie podobny filmik. Ja już dziękuję za oglądanie, dziękuję za wszystko i no, do zobaczenia w busie bojowym.